Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zwołuje okrągły stół w sprawie nadmiernego napływu ukraińskiego zboża do Polski. Resort rolnictwa ma spotkać się z organizacjami rolniczymi i firmami eksportowymi w przyszłym tygodniu. Niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża w Polsce spowodował nasilające się protesty rolników w całym kraju. Polska miała być tylko krajem tranzytowym dla ziarna z Ukrainy. Tak się jednak nie stało. Zboże ze wschodu zapełniło polskie magazyny. Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk reaguje. Na początek przyszłego tygodnia chcę zrobić takie spotkanie, nazwijmy to okrągły stół. Rolnicy alarmują, że nadal nie są w stanie sprzedać zboża z ubiegłorocznych żniw. Obawiają się też o tegoroczne zbiory. Przy okrągłym stole będziemy rozmawiać o możliwościach eksportu zboża, mówi wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Takie mechanizmy, które pozwolą nam sprawnie i bardzo szybkim terminach wyeksportować to zboże, najlepiej poza Unię Europejską. Sytuacja jest dynamiczna, ponieważ na światowych giełdach obserwuje się ciągłe wahania cen zbóż. Eksportem zboża ma się zajmować głównie Krajowa Grupa Spożywcza, która ma doświadczenie, która ma do tego kompetencje, bo między innymi do Krajowej Grupy Spożywczej należy choćby spółka Lewar, czy też Zamojskie Zakłady Zbożowe. Do stołu zaproszone są również organizacje rolnicze. Prezes Izby Zbożowo-Paszowej przyjmie zaproszenie do rozmów. Monika Piątkowska zaznacza, że jeśli Polska chce odblokować miejsce w magazynach, to konieczne jest otwarcie nowych rynków zbytu w Afryce. My nie możemy sprzedawać polskiego zboża na przykład do Egiptu, który jest krajem bardzo potrzebującym i bardzo często do Izby Zbożowo-Paszowej przychodzą zapytania z tego kraju, dlatego że nie mamy dopiętych kwestii fitosanitarnych. Mamy dzisiaj te 5 minut, żeby te rynki otworzyć. Z kolei przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Obszański uważa okrągły stół za dobry, choć nieco spóźniony pomysł. Związkowcy pójdą na rozmowy z postulatami, które próbują forsować już od dawna. Przede wszystkim trzeba zrobić wszystko, żeby udrożnić maksymalnie kanały dystrybucyjne tego zboża. Może trzeba będzie nawet dopłacić do eksportu. Kredyty, prawda, gdzie tutaj można szybciutko zainterweniować i gospodarstwa, które mają problemy, mogłyby z tych kredytów skorzystać. Resort rolnictwa czeka też na akceptację Komisji Europejskiej dopłat dla rolników do tony zboża w wysokości od 150 do 250 zł w zależności od regionu. Także Bruksela sięga do rezerw kryzysowych i proponuje 30 milionów euro pomocy dla Polski. To za mało dla innymi lidera Agrounii. Michał Kołodziejczak nie chce rozmawiać przy okrągłym stole z innymi rolnikami o trudnej sytuacji. My ze zdrajcami, oszustami i złodziejami nie rozmawiamy. Stanowisko Agrounii ma związek z szykowaniem przez Polskie Stronnictwo Ludowe wotum nieufności wobec wicepremiera Kowalczyka. Ludowcy mają poparcie liberalno-lewicowej opozycji. Dzisiaj minister Kowalczyk chce w trybie pilnym zwoływać okrągły stół w sprawie zboża, no ale mam wrażenie, że to trochę za późno. No pewnie to taki efekt tego wniosku o odwołanie. Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa, jest znakomitym ministrem. W sposób realny pomaga w trudnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej polskim rolnikom. Zaznacza wiceminister rolnictwa Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Głosowanie za odwołaniem wicepremiera Kowalczyka odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu w kwietniu. Deweloperzy budują coraz mniej mieszkań do nowych inwestycji, zniechęcają ich m.in. rosnące ceny materiałów budowlanych. Tymczasem w Polsce brakuje nawet 2 milionów mieszkań. Politycy przed wyborami prześcigają się w pomysłach na rozwiązanie problemu mieszkaniowego. Jest hasło kredytu 0%, zapowiedź budowy mieszkań komunalnych czy rządowy program bezpiecznego kredytu z zamrożonym oprocentowaniem. Własne mieszkanie to marzenie wielu Polaków. Niestety kryzys związany z agresją Rosji na Ukrainę wstrząsnął rynkiem mieszkaniowym. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, deweloperzy ostrożnie podchodzą do planowania nowych inwestycji. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym 2023 roku, spadła o 39,4% rok do roku, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 14,5%. Wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich Konrad Płochocki nie ma wątpliwości, że rynek mieszkaniowy jeszcze długo nie powróci do stanu z ubiegłych lat. Ten spadek w 2023
trzecim roku nadal będzie się pogłębiał. Na cały 2023 rok no, my zakładamy, że rozpoczniemy istotnie mniej mieszkań niż rozpoczęliśmy w 2022 roku. A w 2022 roku w Polsce rozpoczęto o 1/3 inwestycji mieszkaniowych mniej niż w roku 2021. Wysokie ceny mieszkań wynikają m.in. z rosnących cen materiałów budowlanych. Te w lutym rok do roku podrożały średnio o 20%. Do tego dochodzą rosnące koszty pracy i drożające kredyty inwestycyjne. To zniechęca deweloperów do rozpoczynania nowych budów. Musimy mierzyć się z kilkunastoma procentami oprocentowania rocznego. Firmy nie rozpoczynają nowych budów, bo kiedy policzą te bardzo wysokie koszty, a z drugiej strony oczekiwania klientów, że no, na pewno nie będzie drożej, a najlepiej, żeby było taniej, to faktycznie biznesplany tego nie wytrzymują. Ekonomista Mariusz Kękuś zaznacza, że niższy popyt wpływa na spadek cen mieszkań. Dwa ostatnie kwartały 2022 roku spowodowały niewielki, ale jednak spadek cen mieszkań, zatrzymanie się tego trendu, który obserwowaliśmy wcześniej, gdzie cały czas te ceny mieszkań rosły. Popyt na rynku mieszkań hamują także wysokie raty kredytów i niska zdolność kredytowa Polaków. Według Biura Informacji Kredytowej w lutym udzielono o ponad połowę mniej kredytów hipotecznych niż przed rokiem. Wartość kredytów spadła o prawie 60%. Wysokie stopy procentowe jest hamujące. Ludzie nie chcą spłacać wysokich stóp. W drugiej części roku liczymy na to, że się będą stopy procentowe obniżały. Mówi wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński. Polakom planującym zakup własnego M pomóc ma rządowy projekt ustawy wprowadzającej 2% kredyt na mieszkanie. Liczymy na to, że ta produkcja również w zakresie mieszkań ruszy, dlatego że przygotowaliśmy dobry program Pierwsze Mieszkanie, który pobudzi to zainteresowanie zakupem mieszkań. W połowie kwietnia projekt trafi do prac Sejmu. Jeszcze w tym roku z programu skorzysta 10 tysięcy osób. Dla porównania w 2021 roku udzielono ponad 250 tysięcy kredytów hipotecznych. Analitycy banku PKO BP przewidują, że program może mieć wpływ na ceny mieszkań. Do momentu wejścia w życie regulacja osłabi popyt kredytowy. Po uruchomieniu programu zainteresowanie nim może wzmocnić popyt przy malejącej podaży, co ożywi trendy wzrostowe cen mieszkań. Ekonomista dr Bartosz Michalski zaznacza, że rata kredytu pomimo niższego oprocentowania wciąż będzie dla niektórych Polaków sporym obciążeniem. Byłaby około 2,5 tysiąca do 2,8 tysiąca złotych. To jest wciąż dużo, uwzględniając nie tyle przeciętne zarobki w Polsce, ale ich medianę i także sytuację ludzi młodych wkraczających na rynek pracy. Rządowy program kredytowy ruszyć ma z początkiem lipca. Partie szykują się do jesiennych wyborów i coraz uważniej patrzą na sondaże poparcia. Ostatnie badania opinii publicznej są coraz łaskawsze dla Konfederacji. Wyciszenie kontrowersyjnych posłów, wolnościowe postulaty i tarcia na opozycji dają Konfederacji nawet kilkanaście procent. Według ostatniego sondażu Ibris na Konfederację chce głosować niemal 9% ankietowanych. W innych sondażach to poparcie przekracza nawet 15%. My nie kierujemy się poprawnością polityczną i stąd nasze wyniki, podkreśla szef koła Konfederacji Krzysztof Bosak. My reagujemy na bieżąco na to, co boli Polaków. Podnoszenie kosztów życia, złe regulacje, błędne wprowadzanie sankcji, zalew polskiego rynku produktami z zagranicy. My o tym wszystkim mówimy, my się tego nie boimy. W ostatnim czasie doszło w Konfederacji do istotnych zmian. Na czele partii Nowa Nadzieja, spadkobiercy partii Korwin, stanął rozpoznawalny w internecie Sławomir Mentzen. To on obok Krzysztofa Bosaka będzie liderem kampanii. I my im ten stolik przewrócimy! Sławomir Mentzen zarządził na początku roku prawybory w Konfederacji o miejsca na listach. Kontrowersje w ich przebiegu doprowadziły do rozłamu. Szeregi Konfederacji opuściło trzech posłów: Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz i Jakub Kulesza. Nie taką Konfederację tworzyliśmy. Na wzrost sondażowych słupków mogło mieć wpływ wyciszenie w mediach posłów znanych z kontrowersyjnych antyukraińskich wypowiedzi. Stop ukrainizacji Polski. Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna. Konfederacja widocznie doszła do wniosku, że można powiedzieć prorosyjska narracja
niezbyt dobrze się sprzedaje. Wskazuje politolog Małgorzata Molenda, jednak Konfederacja nadal uważa posłów Brauna i Korwin-Mikkego za ważne elementy ich politycznej układanki. Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun są dalej liderami Konfederacji, dalej są posłami Konfederacji, będą kandydowali w zbliżających się wyborach, są naszymi twarzami. Konfederacja stawia też na głosy przedsiębiorców w swoich postulatach. Mówią o ograniczeniu biurokracji i uproszczeniu podatków. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka nie wierzy w dobre intencje Konfederacji. No udają wolnościowców, im jest bardzo łatwo opowiadać o rzeczach, które oczywiście we współczesnym świecie nie będą miały miejsca. Konfederacji sprzyja też spór na opozycji dotyczący startu w wyborach. Donald Tusk chce jednej listy całej opozycji. PSL i Polska 2050 mówią nie. Stąd wzrost poparcia dla Konfederacji, mówi politolog Paweł Momro. Tylko Konfederacja jako rozpoznawalna w szerokich kręgach społecznych zostaje w tym momencie jako jedyna postrzegana w charakterze antysystemowej, niezależnej od całego tego sporu, od tych bloków siły politycznej. Coraz wyższe poparcie oznacza, że przyszły rząd może nie powstać bez posłów Konfederacji. Wszystkie scenariusze są na stole. Jesteśmy partią programową i tego wybierzemy, kto obieca zrealizować największą część naszych postulatów. W każdym razie koalicja i z Prawem i Sprawiedliwością, i z Platformą jest brana pod uwagę, tak? Jest, oczywiście. Prawo i Sprawiedliwość także nie wyklucza współpracy z Konfederacją. Jeżeli chodzi o to, kto z kim będzie startował, na jakich miejscach i jak będzie ewentualnie później budowana większość, to wszystko przed nami. Choć na oficjalną decyzję prezydenta Andrzeja Dudy musimy poczekać, to według wstępnych sygnałów z obozu władzy jesienne wybory odbędą się 15 października. Poseł Platformy Obywatelskiej Iwona Hartwich zawiesza protest opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Jutro opuszczą oni Sejm. Powodem ma być stan zdrowotny protestujących. Po niemal 3 tygodniach protestu opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych opuszczą wraz ze swoimi podopiecznymi Sejm, poinformowała inicjatorka protestu poseł Platformy Obywatelskiej Iwona Hartwich. Jutro opuszczamy Sejm. Żeby dalej działać, musimy być zdrowi. Czasem trzeba zrobić jeden krok do tyłu, aby później zrobić 2 do przodu. Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych z poseł Iwoną Hartwich na czele domagali się podniesienia renty socjalnej do najniższego krajowego wynagrodzenia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło dialog z protestującymi, ale nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, mówił na antenie telewizji Trwam wiceszef resortu, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Byliśmy zarzucani cały czas oskarżeniami, jakimiś kłamstwami. Ministerstwo Rodziny prowadziło równolegle rozmowy z inną grupą protestujących, skupioną w ruchu osoby z niepełnosprawnością. Opiekunowie takich osób postulowali, by podjęcie przez nich pracy nie wiązało się z utratą świadczenia pielęgnacyjnego. Tu dialog był konstruktywny i zostały wypracowane konkretne propozycje. Będzie nowe 3-stopniowe świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych. Kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Nieobwarowane jakimikolwiek dodatkowymi uzależnieniami w rodzaju dochód na członka rodziny, moment powstania niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności. Opiekunowie, którzy pozostaną przy dotychczasowym pielęgnacyjnym, będą mogli dorabiać do świadczenia. Projekt ustawy w tej sprawie trafił wczoraj pod obrady Rady Ministrów. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomina, że w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy renta socjalna wzrosła o 115%. Ogólne wydatki na potrzeby osób niepełnosprawnych wzrosły z 15,5 miliarda złotych, porównując rok 2015 do 37 miliardów złotych w roku ubiegłym. W związku z tym to pokazuje, że pewne nakłady, i to znaczące w stosunku do lat ubiegłych, zostały poniesione. Ale oczywiście nie możemy na tym poprzestać. Uważamy, że osoby z niepełnosprawnościami potrzebują dodatkowego wsparcia ze strony państwa i dlatego też takie wsparcie w tej chwili przygotowujemy. Oczywiście nie można tego zrobić naraz, nie można tego zrobić natychmiast, ale naprawdę wiele zrobiono i pewnie jeszcze wiele przez następne lata będzie zrobione, oczywiście jeśli rząd się utrzyma. Mówi socjolog dr Mirosław Boruta-Krakowski. Poseł Iwona Hartwich zapowiedziała, że jutro poinformuje o dalszym przebiegu protestu i choć oficjalnie zawieszony zostanie z powodu stanu zdrowia osób niepełnosprawnych, to nieoficjalnie mówi się, że protest Iwony Hartwich miał nie zyskać politycznego poparcia w Platformie Obywatelskiej.
Agresja Rosji przeciwko Ukrainie jest głównym tematem rozpoczętego dziś szczytu unijnych przywódców w Brukseli. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki, który na prośbę Kijowa podniósł temat porywanych przez Rosję ukraińskich dzieci. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski ponownie przebywał poza stolicą. Prezydent Wołodymyr Zełenski przebywał w Chersoniu, gdzie rozmawiał z mieszkańcami. Najważniejsze pytanie, kiedy zwycięstwo? Będzie zwycięstwo. Będzie zwycięstwo. Jesteśmy tego pewni. Niech to będzie wkrótce. Zadeklarował, że wszystko, co zostało zniszczone w wyniku rosyjskiej napaści, zostanie odbudowane. Wojska rosyjskie tylko wczoraj zaatakowały Bachmut ponad 220 razy. Miasto pozostaje epicentrum wojny. Tymczasem zakończyła się akcja poszukiwawczo-ratunkowa po wczorajszym ostrzale bloku mieszkalnego w Zaporożu. Zginęła jedna osoba, a ponad 30 jest rannych. Ratownicy wyciągnęli spod gruzów 6 osób. Wszędzie tam, gdzie dotarło rosyjskie zło, widać, że terrorystów nie zatrzyma nic innego, jak tylko nasze zwycięstwo. Trwająca agresja przeciwko Ukrainie jest tematem numer jeden na odbywającym się szczycie z udziałem unijnych przywódców. Polska na prośbę Kijowa podniosła temat porywanych przez Rosję ukraińskich dzieci. Tutaj Komisja Europejska zdaje sobie sprawę z tego, że Polska może być najlepszym partnerem w podniesieniu tego tematu na forum międzynarodowym. Mówił premier Mateusz Morawiecki i dodał, że nasz kraj będzie zabiegać o dodatkowe 240 milionów euro z funduszy unijnych na refinansowanie zakupów wojskowych dla Ukrainy. Z tego funduszu już Polska otrzymała około 200 milionów złotych na refinansowanie zakupów zbrojeniowych na rzecz walczącej Ukrainy. Ponadto przywódcy krajów Unii Europejskiej rozmawiają o sankcjach przeciwko Rosji. Premier Estonii wskazała, że nie należy ich osłabiać, zwłaszcza gdy dochodzi do tak wielu prób omijania przez Rosję sankcji. Możemy omówić następny pakiet sankcji, ale myślę, że najważniejsze jest zlikwidowanie luk prawnych. Tymczasem przebywający w Polsce następca brytyjskiego tronu książę William spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematem rozmów była pomoc humanitarna dla Ukrainy. Książę William podziękował polskiemu prezydentowi za wsparcie, jakiego Polska udziela. Składam podziękowania na ręce Andrzeja Dudy za nieustającą hojność i gościnność Polaków. Wczoraj książę William razem z szefem MONU Mariuszem Błaszczakiem odwiedził stacjonujących w Rzeszowie żołnierzy brytyjskich sił zbrojnych. W Polsce przebywa około 400 żołnierzy brytyjskich, większość właśnie na południowym wschodzie. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.